serdecznie. Mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie ze złotym naparskiem pokażę Ci drugi sposób na skrócenie spodni, a w zasadzie chodzi mi o spodnie jeansowe i to będzie takie skrócenie, tak zwane z zachowaniem oryginalnego brzegu. Wiele osób szuka takiej metody, żeby właśnie ten szew, ten taki wytarty dół spodni pozostał i żeby właśnie nie utracić takiego charakterystycznego dla spodni jeansowych wyglądu. Dzisiaj właśnie pokażę bardzo prosty sposób, jak to można zrobić. Myślę, że wiele osób bez problemu sobie z nim poradzi. Tutaj mam spodnie, które oczywiście na początku trzeba zmierzyć na osobie i zaznaczyć, o jaką długość chcemy te spodnie skrócić. Mierzę te spodnie na osobie spinam, a następnie mierzę, jaki odcinek zagięłam. Czyli w moim wypadku, zaraz zmierzę, ile to jest, w moim wypadku to jest 4 cm. Oczywiście za każdym razem może to być inna wartość, może być 4, 2 cm, 5, a nawet 6, w zależności od tego, ile skrócenia wymagały te spodnie. Na razie dla mnie taką wartością ważną jest to, że spodnie mają być krótsze o 4 cm. Trzeba to zapamiętać. I teraz odpinam tą szpilkę, która już nie jest mi potrzebna. Cały czas jednak mam w pamięci, że skrócenie jest o 4 cm. Teraz zagnę spodnie troszeczkę głębiej i będę dokonywała następnego pomiaru. Teraz będę mierzyła od tego miejsca, czyli od miejsca, gdzie się kończy mój szew. Muszę zmierzyć od tego miejsca tutaj 2 cm. 2 cm to jest połowa tej wartości, którą muszę skrócić. Czyli jeśli skrócenie musi być na 4 cm, to odmierzam od tego miejsca, gdzie się kończy tutaj te podłożenie. Czyli ja będę zachowywała te podłożenie i ja nie biorę go pod uwagę. I od tego miejsca, gdzie to podłożenie się kończy, odmierzam połowę tego odcinka do skrócenia. W moim wypadku będzie to 2 cm. Jeśli to byłoby do skrócenia 5 cm, to wtedy to bym musiała odmierzyć połowę, czyli 2,5 cm. Przy 6 cm do skrócenia adekwatnie 3 cm. Przy 2 cm do skrócenia musiałabym odmierzyć tutaj 1 cm. Czyli ja za chwilkę powiem, do czego to jest potrzebne, ale na razie skupiam się na zaznaczeniu. Czyli dokładnie od tego miejsca zaznaczam 2 cm. 2 i rysuję sobie taką linię dookoła, wokół całej nogawki. Ja to pokażę na jednej nogawce, ale oczywiście to wszystko wykonuje się na dwóch nogawkach identycznie, tak samo. Dlaczego muszę zaznaczyć tu tylko połowę? Dlatego, że teraz na tej linii, którą tutaj zaznaczyłam, spodnie muszę zagiąć w ten sposób, czyli zaginam je w stronę prawej strony, czyli lewą stronę po zagięciu widzę i w ten sposób muszę mieć zagięte. I ten cały obszar, który od tego miejsca tutaj jest 2, pod spodem jest 2 i do tego miejsca, jakbym wpięła szpilkę w tym miejscu, czy tutaj będę szyła i tutaj od tego, w tym miejscu wbijam szpilkę i teraz tu jest 2 cm i od tego zgięcia do tego miejsca też jest 2 cm. Jak te spodnie rozprostuję w ten sposób, o tak, to tutaj mam taką złapaną, jakby tak, takie złapane zagięcie spodni, które w sumie ma 4 cm. Czyli z tej strony 2 i z tej strony 2 i to jest 4 cm w sumie, czyli to jest wartość, którą chcę skrócić. I za chwilkę będę to przeszywała. I ta zakładka o wartości 4 cm skróci mi właśnie te spodnie o tą wartość 4 cm, a po przyszyciu za chwilkę zobaczysz, że ta krawędź tutaj nieruszona zostanie. Także musisz sobie to wyobrazić, że złapanie właśnie tego zszycie 2 i 2 to właśnie w sumie odejmie nogawce 4 cm. Żebym właśnie tu miała 6 cm, to bym tutaj miała 3 i 3 i odjęłoby to wtedy takie przeszycie 6 cm. Czy jakby to było właśnie 1, złapałabym w ten sposób 1 cm od brzegu, to z dwóch stron po 1, odjęłoby na długości nogawki 2 cm. Czyli to jest taka prosta metoda, ale musisz zrozumieć właśnie, że trzeba od jakiego miejsca odmierzać i potem tu szyć i że to musi być połowa wartości. I teraz ja to przypnę. Przypnę dookoła na tym zagięciu i mogę też sobie zaprasować, żeby było łatwiej, ale patrzę na krawędzi, gdzie narysowałam te kreseczki i przypinam. Tutaj ważny moment, kiedy zaginam na szwie
Tutaj będzie miejsce trudne do zszycia, ale będziemy sobie jakoś radzić, ale najważniejsze jest, żeby tak przypiąć, żeby ten szew równo nachodził na ten szew, tak? Czyli nie może być jakiegoś przekoszenia, że tu będzie tak przechodzić, albo w drugą stronę. Czyli dokładnie na zgięciu 2 cm, ale szew idealnie na szew. I tu bardzo dokładnie spinamy szpilką, żeby w czasie szycia nic nam się nie poruszyło. Ja lubię tu szpilki wpinać prostopadle i wtedy tutaj mi dobrze trzyma. Mogę nawet z dwóch stron te szpilki wpiąć. I wtedy jest to praktycznie miejsce unieruchomione. I to tak idę dookoła i spinam dookoła całą nogawkę. Prostopadle wbijając szpilki. I za chwilkę dojdziemy do drugiej strony, znaczy do szwu z drugiej strony i tu robimy identycznie. Czyli też zaginamy na narysowanej linii, ale szew, równiutko na szew musimy tutaj przypiąć. I spinamy. Bardzo dokładnie. I tak przygotowane spodnie za chwilę będziemy przeszywać. Na razie to się wydaje, że my mamy te spodnie zagięte na stronę prawą, ale później to się wszystko zmieni po uszyciu. I teraz nasze szycie będzie przebiegało tutaj w tym miejscu, czyli w takim połączeniu spodni z tym podłożeniem, jak najbliżej tutaj tej krawędzi. Tutaj będziemy musieli za chwilkę szyć, gdzie narysowałam tą linię. Żeby była możliwość tak bliskiego przyszycia w tym miejscu, to musimy założyć stopkę, która nam w tym pomoże. Ja proponuję założyć stopkę taką, którą używamy do wszywania zamków. Stopka wygląda w ten sposób. I ona umożliwia nam takie ustawienie płozy stopki, a potem takie ustawienie igły, że jest możliwość tu bardzo blisko podczas szycia wbijania igły. I my za chwilkę to założymy i będziemy w ten sposób to przyszywać. Będę dzisiaj szyła na maszynie Minerva 363 The Next. Mam założoną igłę do jeansu, dlatego że akurat będę wykonywała te zadanie na spodniach jeansowych. Nitkę dobrałam do koloru spodni, czyli szyję spodnie granatowe i nitkę mam też granatową. Igła do jeansu ma grubość 90. W moich spodniach, które nie są bardzo, bardzo grube, jest to wystarczająca grubość igły. Naprężenie nitki górnej jest ustawione na środek, czy na 4. Na razie pozycję igły nie ustawiam, za chwilkę będę tutaj ją pozycjonowała po ustawieniu stopki na spodniach. Natomiast długość ścięgu ustawiam na 3, jest to wystarczająco, może być 3, 3,5 w zależności jak będzie mi tutaj się szyło. I ścieg prosty A, czyli zwykła stępnówka. Będzie mi wygodnie, jeśli skorzystam z tak zwanego wolnego ramienia w maszynie, czyli zdejmę tą część i teraz tworzy mi się tu taka przestrzeń, na którą mogę włożyć nogawkę. Tak przygotowane spodnie, spięte w ten sposób, które wcześniej pokazałam, zakładam na wolne ramię w taki sposób. Oczywiście muszę też wymienić stopkę, o której mówiłam, czyli zdejmuję stopkę uniwersalną, zakładam stopkę do zamków. Ta stopka może być założona po stronie prawej lub lewej. Patrzę, jak muszę ją założyć, żeby mogła wykonać akurat te przeszycie, czyli widzę, że muszę z tej strony, czyli z lewej strony ją zaczepić. Podkładam nitkę pod stopkę i teraz tak ustawiam moją stopkę, żeby ona szła w takim miejscu, żeby mogła swobodnie przeszyć obok tego podłożenia. Czyli tutaj jest krawędź tego podłożenia, ona jest trochę grubsza, więc płozę tą wąską stopki, kładę przy tej właśnie krawędzi, a ta dalsza część stopki, ona jest troszeczkę wyżej, więc ona wskoczy mi akurat na te grube podłożenie i będzie mi się dobrze szyło. Zaczynam szyć przed szwem albo za szwem. Nigdy nie zaczynam szyć na tym grubym, bo potem będę musiała na połączeniu robić mocowanie, więc zaczynam właśnie trochę wcześniej. Włączam maszynę i najpierw przytrzymuję nitki i spróbuję ruszyć się pomagając ręcznie. Patrzę, jak mi tutaj się wbija igła. Ona jest ustawiona u mnie w pozycji środkowej. Patrzę, jak mi się wbija, czy nie uderza mi w stopkę. Jeśli wszystko jest w porządku, no to teraz przygotowuję się do szycia. Układam nogawkę i będę starała się tak prowadzić, żeby ta igła cały czas mi szyła jak najbliżej w tym załamaniu, w tym po prostu rowku, który tworzy się po podwinięciu. Tu jest taki moment,
ciężki, bo jest zgrubienie. Ja pomogę maszynie, nie będę się rozpędzała, tylko przeprowadzę to ręcznie. Mam tutaj dwie szpilki, które trzymają mi ten szew w dobrym miejscu. Ja nie będę ich na razie wypinać, najpierw przejdę. Lekko pomagam maszynie. Też patrzę, czy mi nie przepuszcza. Czasami potrafię palcem docisnąć czubek jakby tej stopki, żeby bardziej docisnąć ją w tym miejscu i wtedy ona nie robi mi takich pustych przeskoków. Już tą szpilkę mogę wyjąć, która jest z tyłu, już ona jest mi niepotrzebna. Teraz przechodzę już poza to zgrubienie, wyjmuję kolejną szpilkę i jeśli przejdę już przez te grube elementy, to mogę już się lekko rozpędzić, trzymając sobie tak rozprostowane, idę. Cały czas próbuję szyć jak najbliżej tego miejsca. Wypinam po drodze szpilki. Jeśli potrzebuję, to nawet mogę wychylić tą igłę w pozycję lewą, jeśli mam płynną regulację, żeby było to jeszcze bliżej. Czym bliżej uszyjemy tego miejsca, tym lepszy efekt osiągniemy na gotowo. Znowu dochodzę to do grubego miejsca. Oczywiście muszę pomóc maszynie. Wbiję igłę, podniosę stopkę. Tu poprawię, bo troszeczkę mi się tam zagięło. Po poprawieniu już ją opuszczam. I znów pomału, nie wypinając jeszcze szpilki, pomału przechodzę ręcznie kręcąc. Tutaj warto zawsze pomóc. Pomogę stopce wskoczyć. Tak jak zwykle mówię, jeśli nasza stopka jest skośnie ustawiona, bo ona wchodzi pod górkę, to mogę podłożyć coś pod tył stopki, ewentualnie mogę zgiąć właśnie spodnie, podnieść stopkę do góry wzbitą igłą, podłożyć złożony kawałek spodni w ten sposób, że składam taki kawałek, podkładam pod tył stopki. To powoduje, że tą stopkę wyrównuje jej poziom. Staram się tak głęboko tutaj wcisnąć pod tą stopkę. Tu są zagięte spodnie, które są wciśnięte pod stopkę. I teraz moja stopka ma wyrównany poziom. Łatwiej przejdzie mi przez te zgrubienie. Ja jeszcze tutaj trochę pomogę ręką. I jak już mi to przeskoczy, to swobodnie mogę szyć dalej, wyjmując po drodze szpilki. Szukam miejsca, gdzie zaczęłam. Ja tu widzę, gdzie się nitki zaczynają. Od razu te nitki zetnę, żeby mi już tutaj nie były one i tak potrzebne. W miejscu, gdzie rozpoczynałam, nachodzę na ten ściek około centymetra, zazębiam i mocuję w tym miejscu. I przeszycie jest gotowe. Przeszycie zrobiłam tak bardzo blisko tego miejsca, że nawet jego nie widzę. Dopiero jak odchylę tutaj, to dopiero widzę, że jest tam zrobiony ściek granatową nitką. O to właśnie mi chodziło, żeby on był bardzo, bardzo, bardzo blisko. Czyli taki efekt jest idealnie zrobiony. I teraz jak to zrobiłam, to muszę coś zrobić z tym zapasem. Jeśli ten zapas jest mały, na przykład, że on ma tutaj centymetr, bo chcemy skrócić o 2 cm, więc możemy go zostawić. Jeśli ma 2 cm, to oczywiście też muszę zadecydować, czy go zostawiam, czy wydaje mi się za duży. Natomiast jeśli ma już około 3-4 cm, a potem to będzie wyglądało w ten sposób, że to będzie zagięte do środka i za chwilkę pójdę na żelazko, to zaprasuję, ale w środku my właśnie widzimy coś takiego, czyli widzimy ten zapas. Jeśli ten zapas nam nie przeszkadza, że on jest takiej wielkości, to możemy go zostawić. Jeśli wydaje nam się za duży, to ten zapas ścinamy, na przykład tak, żeby zostało centymetr lub półtora centymetra, a krawędź, która tutaj pozostanie ścięta, obrzucamy na overlocku, ewentualnie obrzucamy zygzakiem. Ja uważam, że te 2 centymetry to nie jest jeszcze taki tragicznie duży zapas. Mogę go ściąć, a mogę go zostawić. Pamiętaj, że jeśli wydaje ci się za duży, to ścinamy i potem ten zapas, który pozostaje, będziemy obrzucać. Ja pokażę, jak to obrzucić. Czyli zamieniamy już stopkę teraz tą do zamka, wkładamy zwykłą stopkę uniwersalną, zakładamy w maszynie tą część i będziemy obrzucać. Oczywiście my możemy też, ja niepotrzebnie może to włożyłam, bo tak samo jak robiliśmy na wolnym ramieniu zszywanie, tak samo możemy obrzucać.
Wyobraźmy sobie, że ja ten odcinek ścięłam. Ja szukam na maszynie ścieku, który mogę wykorzystać do obrócenia brzegu. W tym wypadku wykorzystam ściek B, czyli zygzak. Tutaj zostaje tak samo. Jeśli chodzi o szerokość tego ściegu na boki, to będzie u mnie 5 lub 4. Ja pozostanę przy 4. Długość ściegu wyszyłam wcześniej trójką, teraz zmniejszę na 2. Tutaj w okienku muszę ustawić B. Jeśli mam tak przygotowane, to teraz muszę tak przygotować do szycia, żeby igła w tej swojej lewej pozycji, bo igła w czasie zygzaka przeskakuje pozycja lewa, prawa, czyli ta lewa pozycja jest około 4 mm od brzegu, natomiast pozycja prawa musi znajdować się na krawędzi, czyli sprawdzam najpierw ręcznie. Wbija się około 4 mm, a teraz jest na krawędzi. Czyli widać tutaj, że igła jest na samej krawędzi materiału. I znowu 4 mm i na krawędzi. I jeśli już tak ustawiłam, a ten brzeg mam ścięty, to obrzucam go. Tu oczywiście znów pomagam na tych zgrubieniach. Jeśli jest ciężko przechodzi, to muszę pomóc, nie rozpędzać się. A jeśli minę, mogę się już rozpędzić. I obrzucam całą krawędź dookoła, żeby mi się nie pruła. Po obrzuceniu moja krawędź będzie wyglądała w ten sposób. Moja nie jest ścięta, ale jakbym ją ścięła, to wyglądałaby tak samo. I teraz wszystko to tak podwijam do środka. Ja pokażę, jak to wszystko wygląda na lewej stronie. Przewrócę w tej chwili nogawkę i za chwilę wyprasuję to i pokażę, jak to wygląda. Na lewej stronie nogawka wygląda w ten sposób. Brzeg ma zachowany. Ta zakładka, która była zszywana, jest wygięta w stronę tym razem lewą, czyli widzę ją tutaj, a na prawej wygląda to w ten sposób. Za chwilkę to wyprasuję i pokażę, jak wygląda na gotowo. Podczas prasowania warto użyć rękawnika. Mam nogawkę na stronie lewej, nakładam na ten rękawnik w taki sposób, żebym nie prasowała przez dwie warstwy, tylko przez jedną i całą tą nogawkę wokół prasuję parą, żeby całe to podłożenie właśnie tak uformować, żeby dobrze się trzymało. Najpierw prasuję wszystko na stronie lewej, odciągam to w ten sposób, o tak, żeby tu było dobrze wszystko naprężone. Mogę użyć pary, to jest jeans, on jest dość odporny na prasowanie. Żeby efekt był jeszcze lepszy, prasujemy teraz na prawej stronie. Oczywiście musimy chronić te powierzchnie spodni przed wybłyszczeniem. W tym celu ochraniamy albo jakąś taką lnianą zaparzaczką, tak zwaną szmatką specjalną ochronną. Możemy też do tego użyć siatki specjalnej ochronnej do prasowania. I zaprasowujemy tą krawędź. Tak wyglądają spodnie po skróceniu, czyli to jest jedna nogawka, z której jeszcze nic nie robiłam. Wygląda tak klasycznie, jak to jesteśmy przyzwyczajeni w spodniach. Natomiast ta nogawka jest po skróceniu. Widzimy ten sam tutaj brzeg fabryczny, ale tu mamy tą zakładkę. Jeśli ta część nam się w jakiś sposób odchyla, możemy ją w tych miejscach na szwach lekko przymocować, na przykład ręcznie, czyli z tej strony i z tej strony ręcznie i ona wtedy już nie powinna nam się odchylać. Tutaj mamy dwie nogawki. Ta nogawka jest przed skróceniem. Ona wygląda w ten sposób, zwykły, oryginalny brzeg, jak to jest na spodniach. Natomiast ta nogawka jest po skróceniu. Wyraźnie widzimy, że brzeg fabryczny, oryginalny jest zachowany. Tutaj jakbyśmy się blisko przyjrzeli, to widzimy ten moment takiego zszycia. Jest tutaj to widoczne, ale z daleka jest to mało widoczne. I tutaj jest ważny właśnie ten moment spasowania szwów. U mnie się troszeczkę, może milimetr przesunęło. Musimy na to zwracać uwagę. Dookoła wygląda to w ten sposób. I tu kolejny szew, czyli tutaj jest to złożenie, tak? O tak to wygląda. Czyli jeśli komuś takie podłożenie spodni się podoba, to może to stosować. Mam nadzieję, że sposób na skrócenie nogawek, który Ci pokazałam w tym filmie, padł Ci w oko, że wykorzystasz go do skracania swoich spodni i że będzie się Tobie podobał. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli ta lekcja była dla Ciebie wartościowa, zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz, czy wykorzystasz, czy udało Ci się to zrobić. Włącz dzwoneczek, zasubskrybuj kanał, a wtedy nie przegapisz żadnego odcinka. Śledź kanał, ucz się wspólnie ze mną i do następnego odcinka. Cześć!